but we gathered together the apostles, disciples. Die Kinder von den Apostolów. And formed the church. I utworzył Kościół. And I'll speak more about it later. Będę więcej o tym mówił później. So I'm coming to you to tell this is really each one should put the hand on the chest and ask yourself, ask oneself, am I really a disciple of Jesus? W tych rekolekcjach każdy powinien położyć sobie rękę na sercu i zapytać się szczerze, czy ja naprawdę jestem uczniem Jezusa. Do I really believe in Jesus and committed myself to Jesus? Czy ja naprawdę wierzę w Jezusa i jestem oddany, oddałem się Jezusowi? I say an example from Joshua chapter 3. Na przykład z księgi Jezusowego, z rozdziału 24. The Israelites went away from God's commandment. Izraelici odstąpili od Bożego przykazania. And then began to follow other gods. Zaczęli chodzić za innymi bogami. And then Joshua is making a renewal of their commitment. A kiedy Jozue odnawia swoje poddanie, swoje przyrzeczenie. Joshua 24. Verse 15 onwards. Josué 24, od wersu 16. But before that I read one or two sentences. Ale przeczytam jeszcze kilka zdań wcześniej. From verse 14. Od wersu 14. Now therefore fear the Lord and serve him completely and sincerely. Cast out the gods of your fathers, serve beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. If it has not pleased you to serve the Lord, decide today whom you will serve, the gods your fathers served beyond the river of God, or the gods of the Amorites in whose country you were dwelling. As for me and my family, we will serve the Lord.